Pierwsza randka, Paweł Grzywocz. W wieku 22 lat, od półtora roku, podkochiwałem się w mojej najlepszej przyjaciółce. Była piękna. Jednak po półtora roku miałem dość. Stwierdziłem, że chcę dziewczyny. Że chcę może przynajmniej jakichś znajomych, bo byłem kompletnie sam. Jedynak, odrzucony zawsze przez grupę. Było mi ciężko. Tak też w klubie zacząłem tańczyć z jakąś przypadkową dziewczyną, bo akurat mój kolega całował się z jej koleżanką, więc stwierdziłem, żeby nie czuła się samotna, to ja jakoś do niej dołączę. I tak też spędziłem na tym tańcu 3 godziny. I na końcu zapytałem się, chciałabyś może mój numer telefonu? A ona powiedziała, że to chyba ty powinieneś chcieć mój numer telefonu. A ja, a kurczę, rzeczywiście, dobra, dawaj. Dała mi ten numer i jakimś cudem po 2 tygodniach pisania na gadu-gadu ona zaprosiła mnie na zapiekankę. Byłem taki szczęśliwy. Moja pierwsza w życiu randka z obcą dziewczyną, której nie znałem wcześniej jako koleżanki, więc teoretycznie nie było takiej możliwości, abym został już tego kolegą, tak? Okej, więc weszliśmy do tej knajpy, usiedliśmy naprzeciwko siebie, ona włożyła 5 zł na stół, powiedziała, kup zapiekankę. Właśnie. Poszedłem, zamówiłem zapiekanki, a następnie w dość krępującej ciszy jedliśmy, przerywając czasem jedzenie na rozmowę o jej studiach medycznych. Pamiętam, miałem wtedy tak zimne ręce jak teraz i był to dla mnie niezwykle stresujący okres mojego życia, który zakończył się w ten sposób, że zacząłem odprowadzać do domu i tak żeśmy szli koło siebie do jej klatki i kiedy już dochodziliśmy do drzwi, to wtedy ona nerwowo zaczęła szukać kogoś w torebce, następnie zaczęła iść w kierunku swojej klatki, otwierać drzwi, powiedziała na razie i tyle ją widziałem. I nie rozumiałem, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Co ja zrobiłem nie tak? Myślałem następnie przez 3 dni, czy jeszcze się spotkamy. Zadzwoniłem do niej, musiałem być wtedy z kolegą na spacerze, bo sam za bardzo się stresowałem. I zadzwoniłem, zapytałem się, czy pójdziemy razem do kina. A ona powiedziała, że w sobotę wyjeżdża na wakacje nad morze. I ja powiedziałem, a to będziesz się pakować cały tydzień? A ona, że tak. Okej. Okay. Następnie odłożyłem telefon i mówię, ej Michał, jak myślisz, czy powinienem dzwonić do niej, jak wróci z wakacji? Dlaczego nie mogę drugi raz się z nią spotkać? Dlaczego kobiety są takie podłe? Że już po jednym spotkaniu mnie skreślają. Przecież to normalne, że nie mam doświadczenia. Nigdy nie byłem na randce. Nie wiem, o czym rozmawiać. Stresuję się. No mogłabym je trochę lepiej poznać. Bez sensu. Więc postanowiłem rzucić się w wir poszukiwania informacji i rozwiązań moich problemów. I tak te przez kolejne 6 miesięcy przeczytałem kilkanaście książek, e-booków, poradników na temat tego, jak odzyskać jej zainteresowanie. Co mogę zrobić lepiej? Wtedy w Polsce była tylko jedna taka książka, więc musiałem wydać na to $47 razy 3. No, czyli kilkaset złotych poszło. I tak też po pół roku wróciłem odmieniony, kiedy byłem już pewny siebie, zabawny. I wydawało mi się, że wiem, co mogę zrobić lepiej. Namówiłem ją na spotkanie i myślałem, że się uda, ponieważ w tych książkach pisali, że mogę odzyskać zainteresowanie tej dziewczyny, że mogę zainteresować swoją przyjaciółkę, która mnie nie chce, że mogę odzyskać byłą kobietę bez względu na okoliczności. Mówili, że mogę zainteresować sobą każdą kobietę. A ja w to wierzyłem. Nie wiem czemu. Po prostu chyba dlatego, że o tym marzyłem. Nie wiem. I okazało się, że to nic nie dało. Ona i tak mnie nie chciała. Także cierpiałem dalej. Smutne było wtedy moje życie. Szczególnie wtedy, gdy dowiedziałem się, że tak naprawdę to muszę się nie przejmować się porażkami i podchodzić do kobiet na ulicy. I tak też po raz kolejny wyruszyłem na miasto i próbowałem zainteresować sobą przypadkowe kobiety. I tak kolejny rok spędziłem na byciu olewanym. W ulicach. Na ulicach, w centrach handlowych, w sklepach odzieżowych, na przystankach, w autobusach. Wiele się napociłem, kiedy ludzie patrzyli, co ja robię. To był bardzo trudny okres mojego życia. Szczególnie, że
Musiałem też nosić bardziej rozpiętą koszulę i golić klatkę piersiową. Naprawdę było mi bardzo ciężko, ale dzięki tym trudom odkryłem pewną umiejętność, którą nazywam moim szóstym zmysłem. I tą umiejętnością jest czytanie zainteresowania kobiet. I wiem, że brzmi to dość abstrakcyjnie, ale nauczyłem się dostrzegać to, że kobieta nie jest mną zainteresowana. W ogóle. Dziękuję. 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 Tak też od tej pory przestałem być olewany przez kobiety. To jest niesamowita umiejętność. I serdecznie polecam każdemu zdobycie tego fachu, gdyż od tego momentu nie musisz się stresować, że ona nie odbierze, że ona się nie umówi z tobą, że ona ci nie da numeru. Po prostu widzisz, że ona jest na nie. Ale jest też tego plus. Nauczyłem się też widzieć to, że jakaś dziewczyna naprawdę mnie pragnie. A kiedyś byłem na to kompletnie ślepy. Zastanawiałem się, co ona ode mnie chce. Poważnie. I większość facetów ma tak przez całe swoje życie. I potem mówią mi, hej Paweł, ona tańczy ze mną, ciągle za mną chodzi, zagaduje, pisze do mnie. Czy ona chciałaby się ze mną spotkać? A ja mówię, nie wiem. Musisz sprawdzić. I tak też czasami niektórzy moi znajomi zwracają się do mnie po cenne rady. I ja wtedy służę im pomocą. I dzięki temu jestem człowiekiem spełnionym, który robi w życiu to, co lubi. Dlatego jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć, dlaczego znowu mu nie wyszło, niech przyjdzie do mnie. I wtedy na pewno dojdziemy do jakichś konstruktywnych wniosków. Dziękuję.